Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Gry w Manor Lords. Dzień doberski wam wszystkim, cześć i czołem. Moi drodzy, dzisiaj na pewno będziemy zasiedlać nowy region, gdyż mamy tu już fajnie wpływów uciułane. Myślę, że kryzys żywnościowy na tą chwilę jest zażegnany, chociaż w jakimś stopniu. Bardzo cenię sobie wasze podpowiedzi w komentarzach, ja za wszystkie serdecznie dziękuję. I te, których nie dam rady już wykorzystać w tej rozgrywce, postaram się wykorzystać podczas kolejnych, że tak powiem, sezonów. Natomiast na tą chwilę, no już błędy popełnione, nieodwracalne, co niektóre, więc cóż poradzimy w tej kwestii. Bardzo dobra podpowiedź, którą już nieraz słyszałem, to jest to właśnie sprawdzanie pól i tak dalej za pomocą tabulatora. I tutaj mam trochę tego. Tu mi chyba pokazuje potencjalny plon, czy ilość zebraną, niezebraną z pola, nie wiem. Kończy się opał w ciechu, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest... nie wiem, czy to jest pod... Nie, no plon cały to jest chyba to 55, 77. I to zostało całe niezebrane jakby. Nie wiem, ja tych gospodarstw do końca nie ogarniam. Sobie czasem patrzę właśnie, próbuję gdzieś tam rozkminić, o co z tym chodzi i dlaczego oni mi wszystkiego nie zbierają. No ale no co, mamy kwiecień. Tu jest pole uprawne, które jest na etapie wzrostu upraw, więc no tu jest ok, powiedzmy, nie? Wydajność 14x23. 14x23, czyli pokazuje mi taką samą wydajność właśnie. O ty kurczę, komarze jeden. Komar mi tu przyleciał. I to mi pokazuje aktualną wydajność. Dobra. Ha, to ja już teraz rozumiem, o co tu chodzi. To jest aktualna wydajność. I wtedy tam, żeby zacząć żniwa na przykład wcześniej, czy ten, to wystarczy, że mi na przykład pole dojdzie szybciej niż tam we wrześniu. Tak myślę. I wtedy bym mógł sobie zlecić, tutaj jest taka opcja, przyspiesz żniwa, nie? Wypal pole. Ciekawe jestem, co by dawało to wypalenie pola. Może któregoś dnia sobie... Mam ugór, ale nie mogę go wypalić. Musi być na nim plon jakiś. No dobra, tu się jeszcze rozbudowuję. Dziękuję też za podpowiedzi, że zwiększanie tej przestrzeni mieszkalnej zwiększa mi ilość mieszkańców, tudzież robotników, przy jednoczesnym zachowaniu zużycia opału oraz żywności. Tutaj, jeżeli postawiam nową chatę, no to wzrasta mi spożycie i zużycie opału. Natomiast jeżeli rozbudowuję przestrzeń mieszkalną, to te dwie wartości tutaj się nie zwiększają, ale za to przybywa mi mieszkańców. To też sobie cenię takie wszystkie wskazóweczki i podpowiedzi. Dziękuję wam serdecznie za nie. Dobrze, dzisiaj też jeszcze myślałem, żeby tu trochę porozbudowywać, ale mu potrzebuję uciułać opału, a jak tu zacznę stawiać mur i tak dalej, zobaczcie, możemy kawałek muru im zlecić do budowy, żeby się nie nudzili. Albo na przykład bramę. Chociaż brama... Koszt budowy... Już pokazuje taki koszt, a nawet nie wie, co ja chcę wybudować. Aha, czy jakikolwiek koszt budowy już będzie taki duży? Nie. Umieść drogi, czatownia, mury i bramy. Tu. I załóżmy, że ja chcę sobie tutaj zrobić bramę. O, ile będzie mnie to kosztowało? 2,4. To niech coś tam zrobią, ale też żeby nie budowali mi nie wiadomo jak dużo. Dlatego, żebym nie chciał później znowu zostać bez opału. Niech trochę się pomagazynuje. Zbudujcie na razie ten kawałek umocnień. Nie mogę potwierdzić. Nie mam tych kłód. Jaki to jest bez sensu. No i nie potwierdzę tego. Ale mi się to nie podoba totalnie. Ech. Cóż zrobisz, a tutaj? Tutaj jeszcze sam nie wiem, jak chcę to rozbudowywać, także to też grunt to mieć plan, nie? Czatownię możemy postawić kolejną, żeby się gdzieś tu wysunąć może teraz. Teraz tak, no kościółek bym chciał mieć jednak w obrębie murów, nie? Dobra, przesunę się z czatownią w tą stronę, żeby sobie już zwiększać zasięg. Mogę podwójne mury zrobić też, bo mógłbym sobie wtedy w środku na przykład postawić i odgrodzić sobie tutaj swoją siedzibę. Nie wiem, jak to wyjdzie tu z bramą wtedy. No i tu wejście bym miał, kurczę, tylko przez swoją siedzibę. Mimo, może to nie byłoby jakieś mega głupie. Dobra, na razie sobie zlecę tutaj do budowy.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz damy jedną sobie tu. I coś takiego i też nie potwierdzę. No i super. Uwielbiam. Ech. Dobra, może coś mi tu jeszcze uciułają. Wód i desek, zobaczymy. A my w międzyczasie, słuchajcie, zabierzemy, chyba że tu bym zlecił, ale to i tak nie mam ludzi do pracy, żeby mi więcej rąbali. Mam 14 kłód, 14 desek, 20 opałów, no mało, no i co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Tartak, rezerwa na budowę, to nie. Katadrwala, tu mamy full. Tu w obozie, może tu by jeszcze kogoś dać, ale ja bym sobie jeszcze może zakupił, jeżeli jest taka możliwość, właśnie woła. Tu jest 2 na 2. Tu możemy tych wołów nigdy za dużo, myślę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, a ja się spróbuję zasiedlić z nowym regionem. To będzie tu i tu będziemy sobie zboże uprawiać. Wysuń roszczenie. Zobaczmy, co się wydarzy. Ja sobie pozwolę załyczyć kawki. Znaczy, co się wydarzy, to doskonale wiemy. No, teren zostanie zajęty. Po chwilę to potrwa, więc sobie damy przyspieszenie. Tutaj, kurczę, czy ja mogę tu jeszcze jakieś chaty rozbudować, żeby mi tych mieszkańców przybyło? Jak myśli? Mogę. Tylko to wszystko będzie mnie kosztowało. A nie, to jest ulepszenie do poziomu trzeciego. No, bym nie to zrobił, widzicie? Tu jest drugi. Ej, to mogę poulepszać, to dajemy. Ja wiem, że to wszystko będzie znowu kosztowało mnie surowce. Ale to bym chciał mieć tak ogarnięte. Wyższe po... O, i zaraz przejmiemy sobie kolejny region, moi drodzy. Jakbyśmy go nazwali? A nazwijmy go sobie może Brodnica. Nie wiem czemu. Teoretycznie idąc z Torunia w dół, to może niekoniecznie Brodnica, ale jakoś tak sobie Brodnicę nazwę. Albo Kruszwica może, Krzywa Wieża. Znaczy nie Krzywa Wieża, tylko Mysia Wieża. Krzywa Wieża to no, w Pizie. A w Toruniu Krzywy Don. Dobra, także tu by trzeba było wtedy zbudować sobie ten namiocik nasz, kochany. O. Nie władasz tym regionem. Jeszcze go nie zająłem. Dobra, ale się pośpieszył. Ja już chciałem. Tu myślę, że będzie ok. Słuchajcie, no tego zapasu jest ogrom. Jęczmienia, lnu. Region zajęty. Tutaj jeden kaziarna, mąki jest sporo. No, to będzie działać. Walbrand. Kontrolujesz region. Zmienimy sobie tutaj nazwę na Kruszwicę. Staniemy na Kujawach, myślę. No i dobra. Mi to nazwało ten region, czy mi nie nazwało tego regionu? Nazwało, no i dobrze. Bardzo ładnie mi to przekształciło. Podoba mi się to. Teraz cóż byśmy tutaj chcieli budować? No na pewno gospodarstwa. I tutaj nawet, patrzcie, mamy młyn. Fajnie byłoby sobie go odbudować i szczątki z pichlerza. Ciekawe, ciekawe. Ale deszczowo. Deszczowa wiosna bardzo. To będę chciał odbudować z pewnością i będę chciał tutaj gdzieś sobie robić osadę taką mniejszą. Tu jest, taki trójkąt może tutaj bym taką mniejszą, albo tu, chociaż tutaj są te jagody. By dalej się puściło poletka. Może tutaj sobie postawię, słuchajcie, ten obóz. Na razie go dam tu przy drodze. To szkoda, że nie działa, nie? Bym dał sobie osadę rolniczą, na czym mi bardzo zależy, no ale tutaj na razie te opcje są niemożliwe do zrealizowania. Polećmy może z grubej rury. Stać mnie. I elegancko. I teraz sobie tak. Stawimy tutaj oczywiście obóz drwali, bo on tutaj być, słuchajcie, musi. I tych drwali ślemy tu gdzieś. Oni sobie tutaj rąbią. Tyk. Wiemy im drogę oczywiście. I tu coś jest. Co tu jest? Kapliczka, o proszę.
To zrobimy im tak. Jak już będziemy mieli tutaj obóz drwali, który chcę oczywiście tutaj mieć, to byśmy zrobili chatę liśnika, to tam może zaraz tartak, chatę drwala, bardziej danina monarsza znowu zwiększona. Ja tutaj dałem podatki, dałem, na bank dałem. Ludzie, podatki, 10 i podatek gruntowy, dobra. Nie stać. Teraz ta 10, gdzie tutaj te wpływy będą się szybciej, te roszczenia szybciej nam zbierały, no bo mamy dwa regiony, które nam już będą tutaj na to wpływać. No i być może ten trzeci, ten bym bardzo chciał tutaj postawić na żywność. No tutaj mam kopalniany bardziej, czy mamy tą glinę i żelazo. I ono się chyba faktycznie nie wyczerpie. No co prawda niby pokazuje, że tej złoża tego wszystkiego jest tu mniej, ale jest cały czas ten pierścień taki kolorowy wokół pełny, więc może faktycznie to zadziała. No tutaj mam jagódki, więc na pewno będziemy sobie tutaj też pozyskiwać jagody. Tylko niech mi te rodzinki tutaj zbudują to. Wiem, że kawał drogi stąd jest, no ale tak wyszło. Tutaj sobie to miasteczko takie malutkie, ja bym chciał pacnąć tym zbiorem jagód tam. Może od razu wyznaczmy to też. Chatkę zbieraczy. Tu i teraz jak jest chatka zbieraczy tu, to będziemy robić takie wsie bardziej. I teraz tak, tu bym sobie zrobił domek. O. Spory. Tu być może też bym sobie jeden taki większy zrobił. Okej, dwa. Tu jakąś haciendę damy. Może z sadem taką większą. Jak będziemy coś kombinować. Tyk. Dobra. I do głównej drogi byśmy to puścili sobie być może też jakoś. Tak. Później się jeszcze podostawia chatek. Tutaj taki fajny zagajniczek. A, tu muszę to ominąć, bo tu jest ten obóz. Opuścimy sobie tą stronę. No i można. Dobra, niech tam budują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj zanim ludzie nam się zaczną zbierać, no to wiadomo, ten okres tutaj do aprobaty musi nam przeleć. Nie wiem nawet, jak go określić. Ja was przepraszam, jeżeli będę dzisiaj się mocno motał w gadaniu, ale mam taki troszkę nieporządek w głowie, że tak powiem, bo pojawiła mi się szansa zmiany pracy. To za zupełnie coś innego, czego bym się w życiu nie spodziewał, że będę robił. I być może, znaczy jest bardzo duża szansa, że ja tą pracę dostanę i gdzieś to mi troszkę głowę zakrząta. A nie chciałem znowu robić przerwy na kanale, dlatego lecimy tutaj z nagraniem, a po prostu postaram się mocno na tym wszystkim skupić. Teraz myślę, że dobrze byłoby. Okej, tu potencjał nam fajnie wzrasta, ale jeszcze jest za wcześnie na żniwowanko. Tak myślę, żebyśmy mogli tutaj gdzieś sobie dorobić też gospodarstwa. Chociaż tu są fajne drzewka, duże. Tak, tu mam ten, tu mam tak. Tutaj nie bardzo tym chcę las niszczyć, no bo mamy bogate złoże dzikiej zwierzyny. Tu jest krzew. To też trzeba uważać, żeby nie zniszczyć. No nie wiem, a jak tutaj wygląda teraz temat? No bardzo mało mamy drzewa opałowego. Płód drewna nie ma wcale. Jajajaj, dobra, tutaj dorzucimy cię, panie drogi, i trup. Czy ja mogę kolejnego woła już zakupić, czy nie mogę? Ja to sobie tak chillautowo bardzo podchodzę do tej gierki, do tej rozgrywki. Ale tutaj... Pokaż mi. My coś teraz mamy w budowie, chyba nie. Bo tu były te chaty, nie? Ale one już się wszystkie porozwijały raczej. Ja tutaj, co ja tu chciałem stawiać? Ja tak, tu mam sad, a tu myślałem o tych dużych kurnikach. Też mógłbym sady dać, ale tu bym chyba takie zrobił kurniczki większe. Mógłbym ogródek też zrobić warzywny. Jest potencjał, nie? Zróbmy tak, tu zrobię kurki. Tu zrobię ogródek warzywny.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam teraz tutaj. Jak to tu wygląda? Ciechocinek na razie tam stoi z rozbudową. Bierzmy. Oni tutaj coś tam robią powolutku. Ale oni spokojnie tą zimę przetrwają, nawet jak nic nie zbiorą. Spokojnie sobie dadzą radę. Tu już jednego damy do pracy. A reszta niech tutaj się buduje. Trzy chaty. To jeszcze co najmniej dwie potrzebuję zaplanować już. I słuchajcie, studnie. Studnie obowiązkowo. Damy sobie studzienkę tu. Włączymy ją sobie z trzech stron. Bo możemy. Dobra, mamy. Oni na pewno będą chcieli jakiś ryneczek. Gdzie ja im ten ryneczek zrobię? Coś po kminie, może gdzieś go tam później wkleję. Teraz tak, stąd bym chciał wypuścić chatkę. O, to się dzieje. Dobra, czekajcie, jakby to tu zrobić? Ja was przepraszam najmocniej, ale musiałem zrobić cięcie. Tak wyszło, proza życia codziennego. Ale dobra, już jestem, już wracam. I tutaj chciałem chatkę wybudować. Patrzcie, dwie już nam powstały. Ja bym chciał tak, żeby ona się stąd może styknęła z tym. A może nawet mieć taki duży ogródek. Tylko teraz tak, to chcę mieć w drugą stronę. O, chcę mieć jedną chatę. Kurczę, tu przestrzeń ogromna, ale ta taka robocza, że tak powiem, wyszła słabiutka. Tu już trochę większa. Z tamtej strony nie wcisnę ulicy, coś tak czuję. A tu w ogóle nie dało. Dobra, to nie, to inaczej coś pokminię sobie, słuchajcie. Zrobię to tak i może tak. Teraz zrobimy to sobie w tę stronę. Dobra, i tak już jest lepiej. To już mamy jedną, dwie, trzy, cztery, dobra. Cztery mamy. Gdzie by tu piątą wkleić? Cztery mamy, tutaj dam jakiś mały ryneczek. Chcę taką wieś bardziej zrobić, ale tu czuję, że ją mi mocno zabuduje. Dobra, tam cztery mamy. Zrobimy teraz tak. Będzie trzeba też coś zarobić, żeby oni mogli później budować sobie coś w tych podwórkach, prawda? Zrobimy taką sobie drogę. O, w ten sposób. No i dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sierpień, widzę, też jest mocno, mocno deszczowy. Tu już chatki jakieś pierwsze popowstawały. Tosik już bym mógł im tutaj zlecić do budowy, ale nam tu leje i zapasy nam zmokną, słuchajcie. Więc jakbyśmy tu mogę odbudować ten spichlerz, ale czy to jest przepraszam, sens, żeby mieć tak daleko spichlerz? No nie bardzo. Zróbmy sobie tak. Magazyn. Jeden bym sobie puścił tu. O. I teraz tego typu magazyn. Koniecznie musi być tu obok. Teoretycznie jakby popieścił, to by to tam zmieścił. Ale czy ja koniecznie tam chcę? No właśnie nie. Także tego sobie damy gdzieś tu. Tak, żeby nie usuwać drzew. Okej. Okay. Pasuje. Ale rzęzisty deszcz leje. Matko jedyna. Dobra. I tu byśmy zwiększyli od razu sobie priorytet na najwyższy. I tutaj też już damy sobie na najwyższy priorytet. Reszta tam spokojnie się zdąży zrobić. Jak to tutaj wygląda, moi drodzy? Wskoczymy sobie lordem w taką pogodę. Pospacerujemy sobie po mrocznym, średniowiecznym Toruniu. Patrzcie, tu mięsiwko wisi. Jest mięsiwo, jest chleb, są jagody, widzę jakieś warzywa. Nie ma jabłek, co prawda, teraz, no, no nie ma sezonu na jabłka. Mimo wszystko całkiem dobrze sobie, myślę, ten region radzi. Ale to jest burza okropna, patrzcie.
Ale leje fest, to? Idziemy, idziemy, uciekamy z tego rynku. Okropna pogoda. Pójdźmy do mojej posiadłości. Może tędy. Fajnie, powiem wam, że ma swój urok takie dodatkowe budowanie na nierównym terenie. Na równym terenie, owszem, też by to fantastycznie wyszło. Nie wiem, czy nie za dużo tych targów mam. Na równym terenie na pewno by wyszło to tak fajnie, zgrabnie i no płasko po prostu. Ale błyskawica, widzieliście? I płasko, ale z takim kunsztem i szykiem. Natomiast tu jak mamy tak nierówno, to trzeba już kombinować troszkę z planowaniem. Tu się troszkę nam też zmienia, ale moim zdaniem to dodaje też takiego troszkę kolorytu podczas właśnie zwiedzania, podczas oglądania takiego miasta, bo nie mamy wszystkiego na płaskim i mamy różne poziomy i dlatego z innej perspektywy, jak sobie tam ustawimy widok, no to różnie widać. Widzicie, tu jest dach wyżej, tu niżej. Jak sobie weźmiemy na przykład ten, no to fajnie wygląda, bo widzimy tak różnie te dachy usytuowane i w ogóle te budowle, zabudowę. Całkiem spoko. Przepraszam, moim zdaniem to wygląda. Czy my tu dokupiliśmy owieczki, które nam pójdą teraz na targ? Znaczy nie na targ, tylko na pastwiska. Ja mam taką nadzieję. Cały czas z opałem jest kicha totalna. Chleba jest sporo, co jest fajne. Cieszy to oko. Słodu dalej lipa. Ja tu budowałem słodownię i ona jest fajnie już wyposażona w pracowników, ta również. I tutaj stawiałem piec chlebowy, tu też ktoś już pracuje, więc okej. Spoko, to się ubujnęło. W karczmie no browar jest, więc oni zadowoleni będą, popić sobie mogą. Spoko jest. Ujnijmy czas do przodu, moi drodzy. Tutaj no... Nie mogę tego potwierdzić, bo cały czas mamy za mało łód. Mam ludzi, więc mógłbym teoretycznie... No nie mam aż tylu ludzi, dobra. Dlaczego nie mamy? Co tu się wydarzyło? Parcela, czy mogę ją powiększyć? Nie mogę jej powiększyć, mogę tylko ewentualnie ulepszać. To będzie pewnie tak z każdą jedną, jedyną. Ech, ech, ech. Oj, tu z żywnością tak... Jagódek nie ma. Dobudowywać tu... Nie no, pokazuje mi, że mam, patrzcie. 4 aż osoby bez przydziału. Tu niby wyszukuję, więc co tu, o co tu chodzi? Tutaj jest full pracujących. Jest. Gliną, no jest też sporo osób. Może ta trójeczka. Te rodziny skupiają się na pracy, do której zostały przydzielone. No i tylko jedna. Dlaczego? Zajmiemy was. Wy tu macie fulla też, to nie wiem, to nie ma sensu, poczekaj. Magazyn, tu jest skład. No powiększmy to, dlatego, okej, okay, no oczywiście, że powiększmy i to natychmiast. Później pracują i gdzie ja tu mam, słuchajcie, spichlerz, tu mam spichlerz. Jego również chcę powiększyć. Działajcie, działajcie, to zdecydowanie. Tutaj już powinniśmy mieć żniwa. Zerknijmy sobie pod tabulatorkiem. No, tu już nie mamy ten. Tu już oni powinni żniwować normalnie. Pracuję, mam nadzieję, że zabrałem stąd pracowników. Tak. No dobrze, no i co wy, moi drodzy, robicie? Zbieracie plon, zbieracie plon, zbieracie plon. Cudnie. To prawda, pszenica już nam cała się skończyła. Ale... Prawie 1000 ziarna jest, wieście, i oni muszą przeżyć, oni muszą mieć to żarcie. Zobaczcie, to jest naprawdę ogrom zapasów w spichlerzu. To musi działać, to musi dać radę. Ja mam tu jedną rodzinkę tylko, znaczy dwie wolne, więc ja bym chciał, no żeby ten opał się nam tutaj szybciej zbierał. Tu magazyn kłód całkiem pusto. Czy ja mogę kolejne woły zakupić? Przyjdzie, nie będzie pewnie miejsca dla niego, czy będzie? O, jeszcze jedno miejsce w stajni jest. Ej. Duży spichlerz. No, on już jest powiększony. No i ma miejsce. Jak to wygląda w składzie? W składzie jest gorzej z miejscem, słuchajcie. Prawda, oni tu kłótnie magazynują w tym składzie, ale mimo wszystko od drewna materiał przyjściowy, materiał przyjściowy. Hech, hech, hech.
No dobrze, zobaczymy. Bo to z tego będzie tutaj. Mówię, dzisiaj mam taki trochę problem ze skupieniem się. Bo ten dzionek taki, ja tak od czapy wysłałem, znaczy wysłałem, zgłosiłem się do tej pracy i na drugi dzień od razu miałem telefon, no to bardzo mnie to zaskoczyło, no nie będę ukrywał. A praca na kolei to jest coś ciekawego, coś zupełnie innego, odbiegającego od tego, co robiłem, czy też robię aktualnie, czy też robiłem do tej pory, no to zupełnie inna bajka. Także no troszkę przez to jestem rozbity po prostu. Także wybaczcie. No dobra, patrzcie, jak nam się to ładnie rysuje. Nie wiem, czy my do aktualizacji zdążymy coś jeszcze zająć i rozbudować, ale po aktualizacji też będę się bawił, będę troszkę inaczej już próbował podchodzić tutaj do tematu. Tutaj fajnie by to wyglądało, jakby zamiast tego sadu były jednak pola, no ale cóż. Dobrze, wy kochani zbierajcie. Patrz, jak to idzie. Kurde, nie ma to tamto. Ale można byłoby, chociaż tu jest jeszcze jedno gospodarstwo, więc może oni sobie poradzą. Nie sądzę. To już mamy po 0. Ło, się przestraszyłem. Przeskoczyło, znaczy nie przeskoczył mi licznik z tamtego regionu obok. I mówię, ło, co tu się wydarzyło. Dobra, chlebka mam dużo. Jabłuszka już jakieś skakują we wrześniu. Jajeczka są. Chlebek sporo. Z warzywami jest kicha totalna. O, patrzcie, jabłka jak wskakują. 109. No ładnie. Miód słabo, mamy dwie pasieki, ale to jest praktycznie zero wydajności. Jak to jest z tą parcelą mieszkalną? Czy ona tutaj coś kitra tego ogólne? Patrzcie, ma spiżarnię. 24 jabłka. Dlaczego mi się to samo zmienia? Opał uzupełniony. Ej, co się dzieje? No dajcie to popatrzeć. No dobra, oni cały czas wybierają, słuchajcie, jabłka. Widzicie? Tu z drzew noszą. Magazyn zaraz będzie pełen. Jabłek. Już jest więcej. 45 na 37. I oni to pewnie dopiero później przetransportują do wymiany o wysokiej wartości. Niezbędny jest muł, stacja karawan. A to co, my tu nie mamy muła? Mamy tu muła. W czym jest problem? Miejsce w stacji jeszcze jest. Dobra, to zakupimy sobie drugiego. Oczywiście, że tak. Jak można, to niech będą dwa. I tutaj od razu też dajmy drugiego muła. Tu nie mogę. I się plan cały posypał. Jak tu wam idzie na tych poletkach? Tu wam poszło rewelacyjnie. Widzę, większość jest zebrana. Te będą ugorowane chyba. Okej. I tutaj jak wam idzie? Zbieracie. Cudnie, cieszy mnie to. Tylko żeby to jeszcze z pola zostało zniesione. Chyba jest bajecznie. Tutaj rewelka, słuchajcie. No. Pięknie. O. Micha cieszy, jak tu widzę 2,5K, 1,3 tysiąca jęczmienia, 666 lnu, 493 pszenicy. Czy to się jeszcze zwiększy, czy nie? Chyba już nie. Tutaj ewentualnie coś, tam coś nie pykło. Ale dobrze jest, patrzcie, ile mamy ziarna, ile mąki. Będzie rewelka. Tutaj się zbudował sad, zbudował. On będzie na razie mało wydajny, no bo to nie ten, sorry. Tutaj się zbudował kurniczek i tutaj ogródek. Ogródek wyszedł mniejszy niż liczyłem. I kurnik też nie jest jakiś kurcze wielki. Jest tu troszkę tych kurciaczków, ale tak no bez szału. I ten ogródek też taki bez szału, bym powiedział. Kapustkę pouprawiają. Zara Medivolek przypomina. Dawno nie grałem, żeby trzeba było zagrać. Odświeżyć sobie seryjkę. Dobrze, jak wam tu idzie? Wam tu idzie coś słabo, widzę. Tutaj będzie zaczynana, tak, zaczynana budowa. Ale dobra, no to dajcie mi ten wyższy tutaj priorytet. Zdecydowanie. Na tę chwilę, jak magazyny już stoją, a widzę, że stoją. Tak, damy tu jednego magazynera. Damy tu jednego magazynera. Zbudujemy im jakiś ryneczek od razu, malutki, bo nie chcę tutaj dużego rynku. Żeby im ten ryneczek zrobić, słuchajcie. Tu jest magazyn, tam jest spichlerz. Może tu coś takiego. Nie wiem, czy nie za duże wyszło. Ale coś takiego już. Kurczę, to już jest za duże. Część stanowisk trochę znowuż mały. Takim chciał, tylko żeby to równe było, a nie będzie. Dobra, zrobimy im taki ryneczek. Nie ma problemu.
I żebyś ty nie musiał daleko, chłopie, łazić, to patrz, jak ja ci tutaj zrobię dobrze. Jakkolwiek to zabrzmi. I masz skrót. Proszę bardzo, nie dziękuj, nie ma za co. O, i mamy tutaj już do góry. Tu będziemy się skupiać na rolnictwie, więc idziemy sobie w tę stronę. Łuk spoko, ale najpierw możemy poszedł sobie w żyto i w nawadnianie. Czyli idziemy przez sadownictwo, czyli ja tu będę musiał, słuchajcie, i tak mocno rozbudować wieś, żeby móc się z tym wszystkim tutaj bujnąć. Dobra, zaczniemy od sadownictwa. I tutaj u pana od razu jakby dało radę zbudować sad, a da radę. 5 dyszek pójdzie. I tu u pana jakbym zrobił od razu też sad. Proszę bardzo, mamy już dwa sady, coś tam żarełka będzie przybywać. I teraz tak, moi drodzy. Jagody jeszcze możesz zbierać, więc ty już tam startuj po te jagódki. Natomiast zbudujemy sobie kolejną chatę, żeby móc kogoś tam następnego tutaj sobie osiedlić. Tył będzie nam wychodził na magazyn. W ten sposób jakoś. Możesz się nawet łączyć, czemu nie? Słuchaj, może nawet mogę ci nawet tak to zrobić. Nie ma problemu. Tutaj jedną wtedy haciendę zrobimy sobie. Tu jest jedna, tak po sąsiedzku. Drugo. Tam jest, tu jest. Dobra, na razie robimy tą jedną. Tam się coś tam jeszcze może przemyśli. Tu? Tak? Bez sensu. Dobra. Ktoś zaraz powie, cała ta twoja rozgrywka jest bez sensu. No poniekąd może będzie miał rację. Dobra, to mamy. Ja chciałem od razu skoczyć sobie tutaj, słuchajcie, żeby zerknąć. No się później może odnawiają te źródła, czy co? Chciałem sobie zerknąć, czy ja tutaj w chacie zbieracza mam ogródek. Nie mam, bo nie mam desek. Czemuż nie mam desek? Nie mam ludzi. Chata leśnika, nie ma nikogo zatrudnionego. Patrzcie, obóz drwali ma jednego pana. Ech, słabiutko, jak to teraz tu wygląda? Ulepszyło się i jeszcze magazyn nasz, duży skład. Dobrze, ma teraz miejsce. Płody zaczynają się tam bujać do przodu. A my byśmy musieli tutaj dobudować znowu kolejne chaty. To ma sens. Jakiś na pewno, nie? Nie wiem, czy chcę, kurka, ale musiałbym, bo teraz tak, co stąd zabiorę? Mogę zabrać... O, jak nam zarobek spadł. Mogę, słuchajcie, zabrać stąd. Ze dwóch ziomeczków, powiedzmy. Będzie sobie tylko dwóch pracowało. No i tu zabierzemy sobie jednego. Zobaczymy, na wydajność to na pewno wpłynie znacząco. Wtedy tak. Tutaj. Chciałbym wtedy dać na fulla. Tutaj bym dodał jeszcze jednego. No i nie mogę tutaj dać na fulla. Tu muszę jednego zabrać, żeby dodać chociaż... jednego koleżkę do tej chatki. Zwiększyli nam znowu daninę. Po to, żeby zmniejszyć mu tu, zdecydowanie zmniejszyć, słuchajcie. Bo zwiększyć, ale w tę stronę. On mi tutaj zalesiał ten teren. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz szybciutko... A, bo ja już myślałem, żeby tartak tu postawić, ale nie chcę. Czy ja coś tu bym mógł przehandlować za deski, narzędzia? Mógłbym kilka puścić, słuchajcie, na wymiankę. Więc wyślijmy do Torunia. Wyślijmy im narzędzia w zamian za deski. I puścimy to tylko z jednej strony. Zobaczymy, jak to pójdzie. Uszkodzona przez złą pogodę parcela mieszkalna. Pokaż to. Jak to uszkodzona? Nie da się jej naprawić? Musi się dać. Naprawcie, zadbajcie o to. Jak to wygląda z owieczkami? Dobra, 99 na 104. Się tu pasą. Mamy grudzień. No i dobra, i słuchajcie, zebraliśmy całkiem sporo. No jest zima, drzewa opałowego jest tyle, co kot napłakał. Jest straszna lipa. Okrutna. Tych kłód mi nie przybywa, mimo że ludzie są zatrudnieni. Jeszcze sobie zerknę raz. To nie do chaty drwala, tylko tu. No mam tu fulla, 0 na 28. No zobaczymy, może to coś tam się bujnie uciuła.
grunt, że głodni nie będą. No, jeżeli będą marznąć, to się poprzytulają do siebie i jakoś to pójdzie. Jeszcze chciałbym zerknąć, czy na rynku się pojawiły jabłuszka. Tu gdzieś były stragany z jedzeniem. Ktoś gdzieś tu miał stragany z jedzeniem, tutaj. Ale jabłuszka u niego się nie pojawiły, ale jest mięsiwko, cała reszta. Także całkiem spoko. Dobrze, moi drodzy, ja wiem, że ten odcinek taki trochę chaotyczny. Za dużo się tutaj też nie zadziało. Nie widać stąd Ciechocinka, a szkoda. On tam jest chyba za tym lasem, nie? Tutaj będziemy widzieć miasto? Też nie będziemy pewnie widzieć. No nic, nic. Czas kończyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że w następnym odcinku zrobimy więcej. Fajnie jest, że nie będziemy głodować. Za dużo naprawdę no nie zrobiłem, bo tu praktycznie nic nie wybudowaliśmy. Tu leci kobita z wołem. Tutaj mamy full tego. Nie chce się sprzedawać. Te łuki nie idą. Jakoś tak łuki mam raczej ustawione. Patrzcie, pierwszy śnieg się pojawił tej zimy. Akurat na zakończenie. Także na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Na pewno cieplej niż moi obywatele tej zimy. Tutaj moi osadnicy, mieszkańcy. I do usłyszenia następnym razem. Hej!